W żywieniu krów mlecznych, ze względu na specyfikę ich trawienia, najlepszą, najzdrowszą paszą jest pasza objętościowa. Należą do nich kiszonki z traw, roślin motylkowych, ich mieszanki, a także kiszonka z całych roślin kukurydzy, kiszonka, przy której właśnie jesteśmy. Pasze objętościowe są, mimo w ostatnim czasie drastycznych wzrostów kosztów produkcji, pasza objętościowa jest nadal najtańszą paszą, którą możemy wyprodukować w gospodarstwie. Dlatego tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę i zrobić wszystko w technologii przygotowania naszej kiszonki, aby była ona jak najlepszej jakości i abyśmy ponieśli jak największy zysk z jej zużycia, z jej skarmienia w naszych oborach. Kamil, co oprócz jakby odmiany, która wnosi nam duży plon, podnosi strawność, oprócz pozostałych elementów uprawy, prawidłowego terminu zbioru i ubicia kiszonki, co możemy zrobić, aby podnieść jakość i strawność naszej paszy? Tak jak powiedziałeś, kiszonki są to jeszcze najtańsze pasze, jakie mogą sobie hodowcy wyprodukować w własnym gospodarstwie. Dlatego zalecamy, żeby do takich kiszonek dodawać preparaty mikrobiologiczne, które poprawiają jakość tej kiszonki, ponieważ bakterie zawarte na przykład w naszym preparacie tutaj Ensilage, którego wspólnie z firmą Procam tutaj dystrybuujemy, poprawiają, tak jak powiedziałem, tą jakość kiszonek, ponieważ bakterie obniżają bardzo szybko pH. Dlatego szybkie stworzenie warunków beztlenowych w takiej pryzmie skutkuje tym, że bakterie tlenowe, które już nie mają możliwości bytowania, nie zużywają nam ani białek, ani cukrów do swojego życia. Tutaj, jeżeli chodzi o preparat Ensilage, jest tutaj 5 specjalnie wyselekcjonowanych szczepów bakterii kwasu mlekowego, które, tak jak powiedziałem, szybko obniżają pH. Są też szczepy, które oprócz kwasu mlekowego produkują kwas octowy, który zapobiega rozwojowi pleśni i drożdży, stabilizują kiszonkę. Tak jak możemy tu zobaczyć, hodowca, koło którego pryzmy jesteśmy, stosuje od lat nasz preparat i nie widać żadnych ognisk pleśni. Wspomniałeś o komplecie tych różnych grup bakterii. Opowiedz, w jakim stężeniu te bakterie znajdują się w tym preparacie? W naszym preparacie jest tutaj, w zależności od tego, jaki materiał kisimy, 1 milion tych jednostek tworzących kolonie na gram zakiszonego materiału przy kiszeniu traw. Tutaj, jeżeli chodzi o kiszonkę z kukurydzy, 500 tysięcy jednostek tworzących kolonie na gram zakiszanego materiału, jeżeli zastosujemy taki kilogram na 200 ton materiału. Czyli co, to jest jeden z elementów, co wyróżnia nasz Ensilage na rynku? Dokładnie. Jeżeli chodzi o nasz preparat, myślę, że mamy najwyższą koncentrację przypadającą na gram zakiszanego materiału. Kamil, a powiedz, wspomniałeś, że klient stosuje Ensilage od lat. Co obserwuje oprócz tego, że po prostu kiszonka dobrze leży w pryzmie? Też tutaj wspólnie z firmą żywieniową prowadzi badania kiszonki i zauważył po prostu dużą zawartość skrobi i składników pokarmowych. Także tutaj jest bardzo zadowolony, że jest to na wysokim poziomie. Podobnie strawność, tak. To co? Pozostało mi jedynie podsumować, zwrócić szczególnie Państwu uwagę na preparat Ensilage, który jest w stanie jeszcze bardziej podnieść Państwa wydajność produkcji mleka czy produkcji mięsa, z tego względu, że preparat Ensilage gwarantuje, wpływa na jakość kiszonki. Dzięki temu krowy lepiej pobierają większe ilości i lepiej strawiają kiszonkę, którą przygotowaliśmy przy użyciu preparatu Ensilage. Serdecznie zapraszamy. Po szczegóły pytajcie naszych doradców Procam i Biolider, którzy również przedstawią Państwu aktualną promocję na produkt Ensilage.